Ideą tego balu karnawałowego jest rodzinna zabawa. Rodzice towarzyszą dzieciom w konkursach i grach zespołowych. To okazja, aby spędzić czas z dzieckiem, motywować je i wspierać. Przebrałam się za wiedźmę. Fajnie, muzyka jest głośna i są różne konkursy. Polecam wszystkim dzieciom, wszystkim rodzicom, muszą znaleźć czas na ten bal. Inicjatorką balu jest Ewa Frąckowiak, która sama od lat boryka się z ciężką chorobą. Akcję charytatywną Ewy wsparli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Kiedy pomagam dzieciom, wiem, że pomagam też sobie. Taką radość, jaką dzieci mi dają również, to jest po prostu niezwykłe. Niezwykłe jest dla mnie to, kiedy patrzę na te dzieci, jak się cieszą, bawią, to się każdego razu wzruszam. Na pewno zawsze się martwię o to, żeby każde dziecko dostało jak najwięcej prezentów. Przyznam szczerze, że to jakoś, nie wiem, zawsze jest jakieś takie dla mnie bardzo ważne, żeby te prezenty były wyjątkowe, żeby były bardzo ładne, żeby były nowe. W tym roku również dopisali sponsorzy. Podczas imprezy otrzymali specjalne podziękowania od dzieci. Chciałabym podziękować organizatorom, sponsorom oraz wszystkim, dzięki którym możemy dzisiaj możemy się tu bawić. Dzięki hojności sponsorów blisko 150 maluchów wróciło do domu z prezentami, łakociami, zabawkami oraz artykułami szkolnymi. Jednym z darczyńców jest Teatr Baj Pomorskich. Artyści również wystąpili charytatywnie.